Witam Was, kochani. Dzisiaj troszeczkę inaczej, ponieważ nie jesteśmy w kosmosie, co może większość z Was dziwić, ponieważ są to tytułowe kosmiczne igrzyska. Ale powiedzmy, że nasz Jigsaw znudził się trochę siedzeniem w kosmosie, a dwa, że akcja ratunkowa z Ziemi była już tuż, tuż, więc on zgarnął uczestników i przywiózł ich, powiedzmy, że na jakąś inną planetę lub na jakieś pustkowie po prostu na Ziemi i zamknął ich, słuchajcie, w labiryncie. Parę osób z Was proponowało mi właśnie, abym zrobiła labirynt i stwierdziłam, że to będzie może ciekawsze niż siedzenie w tym kosmosie. I od dzisiaj też takie mam ogłoszenie, przestaje funkcjonować ankieta dla naszych uczestników, ale jako, że ostatnio zwyciężyła w waszym głosowaniu Kate, to specjalnie dla niej tutaj w akcji bonusowej damy jej po prostu jakieś jedzonko do wyposażenia. Także poczekajcie, bo to zawsze chwilkę trwa. Ja zapowiadałam, tak mi się wydaje, że zapowiadałam na początku tej serii, damy ci może ile tu będzie porcji. 8. Nie, to jest może jednak trochę za dużo w stosunku do innych. To damy ci jednak. Oj, to trzeba zrobić tak. Poczekajcie, wyrób. Stwórz. Damy ci jakieś 3. Ja zapowiadałam właśnie, że będzie w którymś momencie ankieta przestanie funkcjonować. I to będzie dzisiaj, ponieważ też nie chcę, żeby to było cały czas, że ta sama osoba, a teraz od tego momentu chcę, żeby sobie radzili sami. Nie będzie żadnych konkurencji, będzie po prostu to na zasadzie, kto przetrwa. Także mam nadzieję, że... Oj, nie tak, nie tak, przepraszam. Mam nadzieję, że tutaj nie przyjdziesz. On też ma swój nowy pokój. Zaraz Wam to pokażę. Oj, żeby to troszkę szybciej trwało, co? O, mamy. Damy Ci jeszcze jakiś pudding chlebowy, okej. Okay. Czy mogę Ci to schować do wyposażenia? Mogę, więc to jest za Waszą ankietę. Ona ma taki bonus, 3 posiłki, a reszta posiłków żadnych nie ma, także ja już kliknę play. Nie wiem, czy mi tutaj Jigsaw nie przyniesie. Chyba nie. On ma teraz taki nowy pokój. Powiedzmy, że to jest tak jakby, no nie wiem, część tej kapsuły do przenoszenia, czy cokolwiek. A reszta, słuchajcie, może sobie tutaj w tym labiryncie żyć, dopóki przeżyją. A ja Wam pokażę, co się w tym labiryncie znajduje. Na środku mamy ognisko. Także ja myślę, że moglibyśmy sobie to rozpalić. A nie, tak nie możemy. Może ktoś rozpali sam. Tutaj mamy gdzieś, słuchajcie, jakąś sztalugę, gdyby ktoś był tak szalony i chciał malować. Tutaj krzak do sikania i spania. I tutaj jeszcze, czy coś to jest? Tak, mikrofon do gadania. Dobrze go postawiłam? Dobrze. Tu są takie 4 małe budynki. W jednym jest to do boksowania. W następnym jest mata do jogi. Także takie dosyć zbędne rzeczy. Tutaj mamy natomiast łóżko, a w drugim, znaczy w drugim, w czwartym kącie jest lodówka turystyczna. Także, żeby do czegoś dojść, to trzeba się sporo nachodzić. Tutaj widzę, że ktoś zemdlał i jest to, słuchajcie, Kate. Kate zemdlała. Także, no, widzę, że większość chyba będzie kierowała się, o, Kate w ogóle zemdlała, ale już wstała. Także będziemy sprawdzać każdą osobę. Ja będę Wam też pokazywała co jakiś czas, co u nich, jak się czują. Także ona jest mega, mega niewyspana. No i o niczym w sumie nie myśli. Oliwier myśli, żeby dostać się do łóżka, ale podejrzewam, że jest tyle chętnych na to łóżko, że będzie ciężko. Oliwier niewyspany i zabawa dosyć słaba. Także no nie wiem, czy uda Ci się dotrzeć do łóżka jako pierwszy, zobaczymy. Dalej mamy Sarę, która też myśli o łóżku i też tam zmierza. I podejrzewam, że Lili również. Dokładnie, Lili również chce dojść do łóżka. No i mamy jeszcze oczywiście Liama, który zaczął piec sobie pianki tutaj. Okej, także piecz sobie te pianki. Można, można. Chyba wydaje mi się, że Liam czuje się najgorzej ze wszystkich. Zobaczymy jak tam Kate, bo ona jest taka jakaś mało ogarnięta, widzę. Marzy, żeby wrócić do domu, niestety. Jest wysokie ogrodzenie, zresztą pod napięciem, także raczej się stąd nie wydostaną. I słuchajcie, odzywam się po chwili. C, dobrze powiedziałam, chyba tak. Ustawiłam, że to jest ich ogólnie parcela, bo tak to cały czas mieli to, że chcą wrócić do domu, więc to jest teraz wasz dom. Przykro mi. Oliwier czuje się fatalnie, zobaczcie, naprawdę, naprawdę fatalnie. Ale udało mu się dorwać krzaka, także śpi teraz w krzaku. Kate zmoczyła się właśnie, więc jest bardzo, bardzo brudna. Jest tam co prawda gdzieś zlew, także mogłabyś tam sobie pójść troszkę się umyć. Dalej mamy Sarę, która marzy o krzaku, ale krzak... Dziewczyna jest zajęty.
Czuję, że dzisiaj tutaj nastąpią jakieś, wiecie, co mam na myśli. I dalej Liam. Liam idzie walczyć o łóżko, znowu to ogrodzenie, ale chyba szybciej niestety zemdleje. I Lili, co robi Lili? Lili ma łóżko, słuchajcie, teraz Lili ma łóżko. Mamy poranek, wszyscy przeżyli noc. Jedni mają się lepiej, drudzy gorzej. Kate czuje się tak, jak widzicie, idzie właśnie co robić. Drzemka w rytmie disco i chyba się uda, bo jest naprawdę blisko. Udało się, tym razem się udało upolować. Nie wiem, co ty właściwie chciałeś, gdzie ty zmierzałeś, ale no jest kiepsko. Dalej Sara. Właśnie wstaje z małej drzemki i idzie, słuchajcie, obejrzeć sztalugę. No, twój wybór. Następnie Liam. Coś tutaj się chyba lekko przykopcił. I co będziesz robił? Piekł hot dogi, także widzicie, jakoś tam sobie powolutku radzi. I Lili, słuchajcie, wciąż śpi. Chyba sobie po prostu zdecydowała odespać to wszystko i chce się wyspać na full. Także oczywiście może, dlaczego by nie? Mamy prawie północ i słuchajcie, dopiero zobaczyłam, że Kate nigdzie nie ma, ponieważ Kate jest porwana przez kosmitów. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Podejrzymy, czy przypadkiem nie jakaś ciąża. Natomiast reszta naszych uczestników, przyjrzyjmy się im. Oliwier idzie w końcu co? Leci z nóg, czyli idzie do krzaka. Sara idzie do łóżka. Liam idzie dorzucić kłodę. I Lili siedzi sobie tutaj. A właściwie co będzie? Zlałaś się? Czy co to było? Aha, no chyba wcześniej się zlałaś, a teraz to było takie zawstydzenie tylko. No i polujemy na tą Kate, no która właściwie jest nie wiadomo gdzie. Gdzieś tam w kosmosie. Słuchajcie, na tabie wam pokazuję. Porzucili ją tutaj. W sumie nie musiałam na tabie, ale myślałam, że będzie lepiej widać. I możemy podejrzeć właściwie, czy nie jest przypadkiem w ciąży. Nie jest. Więc to jej nie uchroni, bo gdyby była w ciąży, no to można by stwierdzić, że na pewno wygra tę serię, no bo Simki w ciąży nie mogą paść. Nawet gdyby były chyba bardzo zmęczone i bardzo głodne, tak mi się przynajmniej wydaje. I jako, że jest druga w nocy, nic ciekawego się nie dzieje, to stwierdziłam, że tutaj Dyksą swoją magiczną siłą rozpocznie tutaj pożar. Tak, może jeszcze szybciutko zapiszę, zanim to będzie wszystko, żeby tutaj żadne tutaj mi się bugi nie zadziały. No i co, nie zadziałało? Nie, teleportuj się! O matko, nie. Mam nadzieję, że jednak tutaj nie przeniesie, bo chciałam tutaj rozpocząć pożar. Mogę prosić ten pożar? Chyba nic z tego nie będzie. Chyba nic, chyba że tutaj teleportujemy cię jednak na chwilę. I dorzucisz tak. W ogóle czemu ty jesteś w piżamie? Zaraz go tutaj przebierzemy. Tylko niech już pójdzie na górę. Oj, mamy cię. Dobra, jakie króliczki. Garderoba, zmień strój. Proszę ten. I dorzuć kłodę, żeby to było takie, wiecie, fest ognisko. Może coś z tego będzie, skoro nie działa tamtym sposobem. Oj, Kate tutaj się nam napatoczyła. Dorzuć jeszcze tak ze trzy te kłody. Nie wiem, czy to coś pomoże, czy nie pomoże. Tutaj bym jeszcze kliknęła, to zacznij pożar. Ale to nie działa. Niestety to nie działa. Dorzuć kłodę. Dobra, dawaj jeszcze jedną. Nic z tego. Dobra, to w takim razie ty już wracaj tutaj do siebie. Skoro to nie zadziałało. No nic. Oj, Kate jeszcze jedną kłodę tutaj widzę dowaliła. Do tego ogniska. Słuchajcie, Liam czyścioszek ledwo idzie, ale idzie myć, słuchajcie, Gary. Także no poświęcenie dla porządku jest naprawdę godne podziwu. No ale czy warto? Myślę, nie warto. Ale sprawdźmy wszystkich jeszcze raz po kolei. Kate idzie do krzaka. Olivier idzie dorzucić kłodę. Sara.
Idzie do lodówki. Sara się chyba czuje najgorzej, słuchajcie. Liam idzie myć to naczynie. Oj, 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 przepraszam. I Lili idzie też coś robić z ogniskiem. Relaksować się. Słuchajcie, Sara jest już bardzo, bardzo wygłodzona, bardzo, ponieważ ma śmierć z głodu za 19 godzin, ale ma już blisko, słuchajcie, do. No i niestety, miała już naprawdę blisko, ale chyba szybciej zemdleje, do lodówki turystycznej. Ale niestety tutaj, zobaczcie, padła jeszcze przed samym końcem prawie, no niestety. Liam jakiś chyba przeziębiony, bo coś tutaj widziałam, że się drapie. Lili coś z ogniska sobie szamie, brudaska straszna. Kate się chyba zaraz zleje. Olivier też chciałby iść spać do łóżka. Zobaczcie, co ja widzę, udało się jej, udało, coś zjadła i idzie teraz też do zlewu. Ale przynajmniej chyba tutaj jej zniknęło to, no na pewno jej zniknęło to o tym wygłodzeniu i o tej śmierci z głodu. A sprawdźmy, jak tam reszta. Kate, w miarę najedzona, Liam, tak sobie. Sara, no to już widzieliśmy, Liam, tutaj leży tyłkiem do góry i Lili też całkiem najedzona, więc słuchajcie, znowu nie jest z nim tak źle, jak sądziłam. Dobra, postanawiam wprowadzić zmianę, dlatego że oni się czują zdecydowanie zbyt dobrze, bo ciągle sobie coś smażą. Dlatego damy sobie to drugie ognisko. Ognisko. Chyba to jest to ognisko, to duże. Tylko że ono się tutaj zbytnio nie zmieści. Ale może to będzie nawet lepiej, kiedy zrobimy sobie to na kodzie. Tak? Myślę, że tak. Ja teraz te kody wyłączę, bo nie lubię grać. Oj, nie o to mi chodziło. Tylko odwrotny kod. Dlatego, że nie lubię, kiedy on jest włączony w rozgrywce. I przysyłamy naszego klauna. Teleportu się tutaj. Tylko nie wiem, czy będziecie teraz mogli przechodzić wkoło tego ogniska. I rozpal. I teraz rozpal. Okej. Dorzuć opału. I jeszcze trochę. I jeszcze trochę. I jeszcze trochę. Spróbujemy, czy coś z tego będzie. I wracaj do siebie. Mamy kolejny dzień. Wygląda na to, że nadal wszyscy żyją, wszyscy przeżyli, przetrwali. Kate idzie robić dość zbędną rzecz, mianowicie będzie ćwiczyła jogę na macie, czyli będzie traciła swoją energię tak naprawdę na głupotki. Ale kto zabroni? Także ona sobie ćwiczy, zdobyta umiejętność wewnętrznej harmonii. Sprawdzamy. Oliwiera idzie do lodówki. Całe tutaj ich dnie wyglądają na chodzeniu gdzieś. Dalej, Sara. Sarze jest smutno, ponieważ dawno z nikim nie gadała. Ciężko tutaj się odnaleźć w tym tunelu. Takie są fakty. Dalej mamy Liama. Liam tutaj. Dość zmęczony. I w ogóle. A Lili? Lili idzie spać. I jest całkiem blisko, więc podejrzewam, że jej się to uda. Kate w dosyć krytycznym stanie zbliża się do lodówki turystycznej, ponieważ jest naprawdę, naprawdę głodna. Oliver śpi w krzaku. Tylko jego najczasy wystają. A w ogóle co u Jigsaw'a? Czemu ty jesteś taki... Musimy tutaj ci trochę dopomóc, bo nie ma tutaj kosza. A wiadomo, on by dla siebie źle nie zrobił, także to mu tutaj poniszczę. No i wykąpać się musisz już i sam. No, no trochę, wiesz, trochę kultury. Sara, jeju, jaki przeskok. Sara idzie spać. Liam je, chyba je. Coś mu się udało upolować, tak. I Lili. Wow, Lili po prostu 90% całego czasu śpi. Udaje jej się złapać łóżko.
i spać. Słuchajcie, klikałam i udało mi się rozpocząć ten pożar, więc zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Czy ktoś tutaj się zbliży i będzie panikował? Czy ktoś będzie chciał to gasić? Czy coś nam się tutaj zajmie? Przekonamy się, zobaczymy. Na razie nam płonie po prostu co? Trawnik i kawałek żywopłotu. Nawet nie jestem pewna, czy żywopłot może spłonąć, czy też nie. A nasi ludzie, czy zainteresowali się, że jest pożar? Kate, no nie za bardzo. Oliwier? Oliwier też raczej nie za bardzo. Co to ma być? Twarda drzemka, ale o pożarze nic. Co taki rozbawiony? Chichocze choroba. Sara? Też nic sobie z tego nie robi. Liam? O, Liam zauważył pożar. I wszyscy już widzę latają jak oszaleni. No dobra, więc czy ktoś ugasi? Lili zauważyła? Też zauważyła. Wszyscy już chyba zauważyli w tej chwili. Ale Liam tylko myśli, że nie może iść spać, bo mu pożar zagrodził drogę. To może być ugasił Liam. Oj, 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 pożar się rozprzestrzenia, słuchajcie. No ja na ten pożar czekałam od dawna, więc fajnie, że się zaczął, ale czy ktoś ucierpi, czy ktoś to ogarnie? Może są zbyt zmęczeni, żeby w ogóle tu gasić. Kate tutaj panikuje, widzi pożar. Wzywa pomoc. Zobaczymy, Kate, czy coś myślisz o tym, żeby gasić? Nic nie myślisz. Oliwier też tutaj widzę panikuje, o, przestał panikować. Ale tak naprawdę nikt sobie nic z tego nie robi, że jest ten pożar. Tutaj Jigsaw też jest przejęty, wielmożnie wejdąc się wykąp. Aha. Że jest pożar, ale no sam go rozpętał i nic teraz nie może na to zrobić. Bo siedzi w bezpiecznym bunkrze. A pożar sobie trwa i nikt sobie nic z tego nie robi. Sytuacja jest taka, że pożar się rozprzestrzenia. Jest bardzo, bardzo blisko Kate. Trochę mnie kusi, żeby tego Jigsawa tutaj... Co, niby nie możesz podejść, a nie możesz uciekać? A co się dzieje na przykład z Lily? Stoi tutaj, pilnuje chyba Sary. Dobra, przyślemy tutaj Jigsawa, przyślemy go tele... Aha, no i on tutaj też już nie może podejść, bo jest pożar na parceli. Ja się upewnię, czy oni na pewno są zacięci. Podejść. Możesz podejść? Możesz. Może wiecie to, żeby było hardkorowe zadanie dzisiejszego odcinka, to każdej osobie kliknę, żeby ugasiła. Wtedy się może wreszcie trochę ruszą i zbliżą się też do ognia i zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Także każdy niech ma ugaś. No i szybko im to poszło. Myślałam, że będzie... Nie, jednak jeszcze nie wszystko. O, już wszystko wygasło, słuchajcie. Wszystko wygasło, ruszyli się. Oliwier dalej tyłkiem do góry. Także nie pomógł. A ty co będziesz oglądała? Może byś coś pomalowała? Nie za bardzo widzę. Wszyscy kompletnie rozbici teraz przez ten pożar. No nic. Odezwę się do was rano, powiem wam, czy wszyscy przeżyli. Tutaj odzywam się do was jednak w środku nocy simowej, dlatego że jest podbramkowa sytuacja. Mianowicie Kate ma już tutaj, podejrzałam, śmierć z głodu za 3 godziny, aczkolwiek śpi w krzaku, więc będziemy ją śledzić, zobaczymy, jak jej pójdzie, czy wstanie i zdąży dojść do lodówki turystycznej. Widzicie, ona grzebie w telefonie zamiast iść do lodówki, a inni, podejrzewam, na przykład Oliwier, kieruje się tam, weź jogurt, więc jak widzicie, można, a że akurat Kate nie chce, znaczy na pewno jej się chce jeść, ale z jakiegoś powodu stoi i grzebie w telefonie. Może po prostu jest już zbyt zmęczona i nie chce jej się po prostu tam iść, także będziemy sprawdzać, będziemy patrzeć, czy coś jeszcze z tego będzie, czy już nie będzie. Postanowiła iść, słuchajcie, spać. Także to naprawdę niedobrze, naprawdę niedobrze. Przyspieszę i zobaczymy. A teraz jeszcze zobaczcie, chcę iść na matę. Koncentrowanie energii. I sprawdzamy. 22 minuty! O matko święta, 15 minut, słuchajcie, przyspieszę jeszcze. Mam stres. Umiera z głodu, słuchajcie. A miała cię dodatkowe 3 porcje jedzenia dzięki wam. Była na pozycji prowadzącej, jeżeli chodzi o jedzenie. Oj, jak to zrobimy, żeby to dobrze zobaczyć? Chyba tak. Nie lubię tej kamerki, ale chyba tak to zrobimy. Tylko gdzie jest teraz kosiarz? O, już jest. Jest mi smutno. W sumie lubiłam Kate.
Staram się jak zawsze nikogo nie faworyzować, ale Kate jakoś tak mi się wydawała taką amerykańską dziewczyną, taką. Nie wiem, lubię ten typ, ale jest mi trochę smutno. Bo w sumie wiem, że to jest taki typ serii, takie założenie serii, ale zawsze mi jest trochę smutno, jak. Wiem, że to się mówi, ale wiecie. Będzie chyba kosił. A jak tam reszta simów? Ojej, także została nam tylko czwórka uczestników w grze. Czy reszta się w ogóle jakoś zmartwiła? Nic, Oliwier nie zauważył. Może zmienię sobie już kamerkę. Oliwier nie zauważył. Sara śpi, tym bardziej nie zauważyła. Liam, może Liam. Liam zauważył. Bądź świadkiem śmierci. Ledwo idzie, ale słuchajcie, idzie to zobaczyć. I Lili nie zauważyła. Idzie jeść do lodówki. Coś, czego Kate nie zrobiła właśnie, czyli pójście do lodówki, to właśnie Lili to robi. Bo Lili też widzę, że ma już bardzo niski poziom za 21 godzin, więc jeżeli dotrze, to trochę się jeszcze podratuje. No a my zobaczymy tutaj. Nie wiem, czy już w tym momencie kończy ten odcinek. Czy jeszcze poczekać, co się jeszcze wydarzy? Może jeszcze poczekam do poniedziałku. To chyba będzie taki w miarę równy tydzień. Ale dotarł Liam, słuchajcie, czy będzie płakał? Czy będzie płakał za Kate? Czy jednak zemdleje? Gdzieś, słuchajcie, wybiera się z kosiarzem. Porozmawiaj z tym o imieniu Mroczny Kosiarz. O czym tu gadać? Że niedługo pora na ciebie chyba. Oj, słuchajcie, co tutaj jest? Oliver umiera z głodu, a tego to nawet nie widziałam, że on ma tak niski poziom. To jestem szok. Wow! To tego też jakoś nie zauważyłam. To jestem szokowana. To kosiarz, masz dzisiaj pełne ręce roboty. Naprawdę. Ale najśmieszniejsze, znaczy to jest nie śmieszna sytuacja teraz, ale w sumie śmieszne jest to, że ten kosiarz też chodzi tym całym labiryntem. Powiem, że to mnie szokowało, bo że Kate to podejrzewałam, że ma niski poziom, ale że Olivier to nie podejrzewałam. To zostaje nas tylko trójka w programie, słuchajcie. I myślę, że na tym już zakończę dzisiejszy odcinek. Jak on go skosi. I na przyszły odcinek coś innego przygotuje. Oj, i przyszła Lili. Zauważyła. I będzie. Będzie koszona. Z jednej strony jestem usatysfakcjonowana, że w tym odcinku wreszcie coś ruszyło do przodu, ale jest mi przykro, że przykro jest się rozstawać. Także czekam na wasze komentarze, jak wasze wrażenia po dzisiejszym dniu. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie i piszcie śmiało, jakie jeszcze macie propozycje poza labiryntem na zadania. Mogą być w kosmosie, możemy tam wrócić, a mogą też być na Ziemi. Także czekam na wasze propozycje w komentarzu. Pamiętajcie, że z ankiety już rezygnujemy, ponieważ te ostatnie odcinki chcę zrobić takie bardziej hardkorowe. Ale możecie śmiało pisać w komentarzu, komu z pozostałej trójki kibicujecie. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Pozdrawiam was serdecznie i smutno.